przychodzi. Patrzcie, idziecie tak, o kurwa. Ale gejcik. Czekajcie, muszę odpalić defensywkę. Oho, za chwilę taunt wleci. Tam będę musiał potem pójść, żeby stauntować. To jest bardzo istotne. Zaczynam powoli tracić agro, właśnie dlatego jestem gotowy, żeby kliknąć taunta i wiele różnych skomplikowanych speli, które pozwolą mi to agro utrzymać, ponieważ granie tankiem wymaga wielu rozbudowanych umiejętności zarządzania, po pierwsze jak grupą, jak i postacią. Musicie wiedzieć, co się dzieje i prawidłowo prowadzić bossa, bo jeżeli nie będziecie tego robili i nie odpalicie się w odpowiednim momencie, to nie uda wam się niestety przeżyć. Właśnie dlatego w momencie, w którym switchuję się na tanka, to jestem gotowy, żeby w 100% skupić się na tym, co się dzieje na ekranie. Ja pierdolę, kurwa jego pierdolona mać, jebać kurwa mnie, jestem najgorszy. Tu jest gate i tu jest drugi gate. I teraz patrzcie kurwa to. Tutaj jest Quenya. Tutaj jest Jailer. A tutaj jest jakiś, tu jest jakiś caster. Jailer nagle kurwa zaczyna kastować Defile'a tutaj. I Quenya mówi, spierdalamy. I wiecie, co się wtedy dzieje? Quenya jest wtedy tutaj. Jailer jest tutaj. I ten defile zaczyna powoli rosnąć, Maxo mnie tutaj skądś gdzieś kastuje. Ten defile zaczyna jeszcze bardziej O! Zahaczyło o palec! Okej. Okej. Podejść? Nie sfejlować, nie? Ja pierdolę. Jak się skupiam na niesfejlowaniu, to nawet nie fejluję. Dobra. Nie sfejlować. Idzie kurwa szarża. Jep. Co mnie zabiło? I macie wasz bar numer 2. Wasz bar numer 2 sobie powiększacie. I widzicie, tutaj macie zakładkę button. Zmieniacie zakładki button z 12 na 3. Jest to bardzo istotne. Ustawiacie sobie bardziej na środek ekranu. Powiększacie lekko bar. Zamykacie ustawienia. Teraz otwieracie wasz spellbook. I szukacie te ważne rzeczy. Szukacie Chaos Bolta. Szukacie Rain of Fire. Oraz szukacie jeszcze jednego Rain of Fire. Tak oto przygotowanym UI jesteście bez problemu w stanie pójść do Orgrimmaru. Ja w nasionku byłem, muszę zginąć. To nie w tą stronę gate jest. Wychodzę ze sklepu. Jakiś kurwa pajac jebany spierdala na moim rowerze, nie? Ja tak patrzę, kurwa, to jest mój rower. Zapięcie zostało całkowicie, nie wiem, kurwa, przecięte, czy on to przegryzł, zwierz pierdolony, nie wiem. I słyszę tylko, kurwa, spierdalać. Ja myślę sobie, no kurwa, to każdy wie, co to znaczy, nie? W sensie, jeżeli ktoś słyszy kurwa, to wiadomo, że jest Polak. Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein. Und das heißt. Ty, 10 tysięcy? W jaki sposób osiągnąłeś tak wysoką ilość smoków, nie? I nagle kurwa. Nagle słyszycie, że coś kurwa otwiera drzwi, nie? I z tych drzwi wychodzi. Hej mała, 10 tysięcy, ja mam 100 tysięcy. I wiecie, zabieracie ją na chatę i pokazujecie jej smoki. Ajaja,